ArtNet. Najszybszy w Zambrowie. Przyspieszamy internet aż do 650 megabitów na sekundę. Celujemy w niskie ceny. Zambrów, ulica Bema 2B, telefon 86,74. Dla nowych klientów abonamenty do końca wakacji gratis. Sprawdź nas. Szanowni drochowie, podczas dzisiejszych ćwiczeń pożarowany był pożar lasu sosnowego. Ćwiczące jednostki podzielone zostały na 3 plutony, które działały na 3 tak zwanych odcinkach bojowych. Założenia, które były opracowane teoretycznie, zostały dzisiaj w praktyce sprawdzone. Sprzęt chyba też sprawdził się. Także myślę, że ćwiczenia przebiegały sprawnie, no i zakończyły się, można powiedzieć, sukcesem. Las został uratowany. Serdecznie druhom dziękuję za udział w tych ćwiczeniach. Zdaję sobie sprawę, że jest to zawsze poświęcenie wolnego czasu swojego, ale dla ratowania życia i mienia ten czas po prostu się nie powinien liczyć. Najważniejsze są te zadania i nasza służba, która ma służyć dla dobra tutaj mieszkańców, dla dobra całego powiatu. Niektórzy byli po raz pierwszy raz tutaj i sami widzicie, jaka jest topografia tego terenu. Jest to bardzo rozległy teren. Ciężko trafić w wyznaczone miejsca. Jeżeli takie ćwiczenia odbywają się tutaj, to znacznie łatwiej Wam będzie już dojechać w to miejsce, które będą wyznaczone w działaniach tych prawdziwych. W tym miejscu chciałbym podziękować bardzo Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na czele z komendantem brygadierem Sławomirem Skrzypkowskim oraz komendantowi gminnemu, nie jest tu chyba, a jest obecny Waldemar Jankowski, za to, że przygotowali te dzisiejsze ćwiczenia. Dziękuję bardzo.